Cześć, tu Oktawia Nowacka, ambasadorka czwartej edycji charytatywnego biegu Erasmusa. Przed nami kolejny trening z cyklu treningów i zajęć w ramach biegu Erasmusa, realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus+, oraz Europejskim Korpusem Solidarności. Dzisiaj regeneracja potreningowa, czyli ćwiczenia rozciągające z elementami jogi oraz użyciem taśm. Zanim zaczniemy, kilka słów o tym, jak się rozciągać, ponieważ często pada pytanie, czy lepsze jest rozciąganie statyczne, czy też dynamiczne i kiedy jakiego rozciągania używamy. Otóż przed mocniejszą jednostką treningową albo przed zawodami rozciągamy się w sposób dynamiczny. Pozwala to rozgrzać nasz układ krążenia, nasz układ nerwowy, pozwoli to rozgrzać mięśnie, a także zwiększyć zakres ruchu w naszych stawach. Natomiast po treningu możemy wykonać trening rozciągający, statyczny i właśnie takim dzisiaj się zajmiemy. Każdą pozycję będziemy przytrzymywać około 30-40 sekund, żeby uzyskać efekt rozciągnięcia mięśnia. Zaczniemy od rozciągnięcia szyi. Lewą dłonią chwytamy za głowę i delikatnie przyciągamy do lewego barku, przy czym prawy bark jest mocno ściągany w dół. Prawą rękę ściągamy mocno w dół i przytrzymujemy. I wytrzymujemy w tej pozycji około 30 sekund. Jeżeli czujemy, że mięsień się rozluźnił, delikatnie naciskamy głową na dłoń. Delikatnie. I przyciągamy jeszcze mocniej do lewego barku. I przytrzymujemy. Powinniśmy czuć, jak ciągnie nam cała szyja i pamiętajmy, żeby ściągać cały czas prawy bark w dół. I zmiana strony. Prawą dłonią chwytamy za głowę, lewy bark ściągamy mocno w dół i przyciągamy do prawego ramienia. Dzisiejszy trening będzie bardzo spokojny, relaksujący. Nie będzie tutaj nic ciężkiego. Można powiedzieć, że nawet odrobinkę nudny, bo rozciąganie do ciekawych nie należy, ale można się wyciszyć, można poświęcić ten czas dla siebie. Bardzo dobrze. Teraz rozciągniemy sobie bok. I zrobimy to w pozycji trójkąta, czyli prawą nogę kierujemy prosto przed siebie, lewą nogę z tyłu prostopadle do prawej nogi i w tej pozycji robimy skręt w bok, pamiętając o tym, żeby nie skręcać miednicy, tylko zrobić skłon w bok. I wytrzymujemy w tej pozycji. Prawą ręką staramy się zejść jak najniżej. To jest pozycja z jogi. I można ją spokojnie zrobić przy ścianie. Jeżeli obawiacie się, że się skręcicie przy tym ćwiczeniu, to stajecie przy ścianie i zjeżdżacie sobie po ścianie w dół. I przytrzymujemy tą pozycję 30 sekund. Powinniśmy czuć, jak rozciąga nam się tutaj cały bok aż do kolca biodrowego. Ok, i zmiana strony. Hop, lewą dłonią sięgamy w dół i prawą jak najdalej wyciągamy w bok. Jeszcze połowa. Pamiętajmy, że podczas wszystkich ćwiczeń spokojnie, głęboko oddychać. Oddech jest podstawą we wszystkich ćwiczeniach rozciągających. Jeżeli mamy problem z oddechem, jeżeli mięsień nas bardzo ciągnie, staramy się uspokoić oddech i rozluźnić mięsień, który rozciągamy. Teraz przechodzimy do skłonu. Ja pokażę to bokiem. Staramy się zrobić taki rulonik, czyli najpierw zwijamy kręgosłup w odcinku szyjnym, potem piersiowym, potem w lędźwiowym, tak jakbyśmy chcieli się zwinąć w kulkę, i spokojnie robimy skłon. I wytrzymujemy w tej pozycji 30 sekund. Luźno zwieszamy głowę w dół. Powinniśmy czuć,
jak rozciąga nam się cała tylna taśma tutaj. Czasem powinniśmy czuć, że mięśnie się rozluźniają, jesteśmy w stanie zrobić głębszy skłon. Okej. Teraz stajemy w rozkroku. Robimy skłon. I teraz prawą ręką łapiemy prawą kostkę i skręcamy się za lewą ręką. I w tej pozycji również wytrzymujemy. I powinniśmy czuć, jak rozciągają nam się przywodziciele. Patrzymy w górę za lewą ręką. Spokojnie oddychamy. Oddychamy nosem do przepony. I zmiana strony. Teraz patrzymy za swoją prawą ręką. Jeszcze troszeczkę. Okej. Teraz pozostajemy w skłonie, z tym, że prawą ręką chwytamy za lewą kostkę i skręcamy się mocno w lewo. Oddychamy spokojnie, cały czas pamiętamy o oddechu. I zmiana strony. Przejdziemy teraz do wypadu. Przechodzimy do wypadu lekkoatletycznego. Lewa noga z przodu. Lewą dłoń kładę przy lewej stopie. I skręcam się za prawą ręką. O, tutaj trzeba troszeczkę równowagi przytrzymać. I w tej pozycji, patrząc za prawą ręką, również wytrzymujemy 30 sekund. I oddychamy. Cały czas oddychamy. I trzymamy równowagę. Okej. I zmiana strony. Prawa dłoń przy prawej nodze i skręcamy się w lewo. Teraz dokładamy lewą dłoń, stopa pomiędzy dłońmi i prostujemy prawe kolano, starając się, aby obydwie nogi były wyprostowane, dłonie leżały na podłodze i staramy się w tej pozycji wytrzymać również 30 sekund. Powinniśmy czuć, jak tu nam się cały mięsień dwugłowy rozciąga oraz łydka nogi zakrocznej. I zmiana strony. Lewa stopa z przodu i prostujemy lewe kolano tyle, ile możemy. A
ale tak, żeby nie sprawiło nam to bardzo dużego bólu, powinniśmy czuć rozciągnięcie, a nie ból. Bardzo dobrze. Teraz w tej pozycji podnosimy się z nogę zakroczną, kierujemy prostopadle do nogi wykrocznej i robimy tak zwanego wojownika z jogi. To jest wojownik pierwszy. Teraz układamy sobie prosto miednicę, żeby nie była skręcona i z tej pozycji przechodzimy do przodu. Skręcamy się w lewą stronę. Dłonie są skierowane do góry i powinniśmy czuć, jak rozciągają nam się mięśnie, jak rozciągają nam się przywodziciele. I w tej pozycji wytrzymujemy 30 sekund i głęboko, spokojnie oddychamy. Bardzo dobrze. Zmiana strony. Prawa noga z przodu i skręcamy się w prawo. Tu najbardziej rozciąga nam się przywodziciel w lewej nodze w tej chwili. Tutaj powinniśmy też czuć, jak nam się rozciąga cały bok, ponieważ jesteśmy skręceni. Bardzo dobrze. Teraz ponownie. Podpieramy się dłońmi, z tym, że nogi z tyłu robimy podpór przodem. I w tej pozycji rozciągamy pojedynczo łydeczki. Najpierw kładziemy prawą piętę na podłodze i wytrzymujemy. I zmiana. Lewą piętę staramy się położyć na podłodze i wytrzymać 30 sekund. Teraz staramy się położyć dwie pięty na podłodze, zwiesić głowę w dół i zrobić tak zwanego psa z głową w dół z pozycji jogi. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dotknąć piętami, to lekko uginamy nogi, tak żeby piętami móc dotknąć podłogi. Świetnie. A teraz zabieramy taśmy i kolejne ćwiczenia rozciągające wykonamy z taśmami. Bierzemy tasiemkę, lewa noga z przodu, prawą przyciągamy do uda. Tasiemkę zakładamy na lewą stopę i delikatnie przyciągamy się, nie przyciągając głowy, a starając się zrobić skłon, tak jakbyśmy chcieli brzuchem dotknąć uda. Czyli przyciągamy się w ten sposób. Nie musimy dotykać głową kolana. Ważne, żeby starać się pępkiem dotknąć uda. I wytrzymujemy standardowo w tej pozycji. Jeżeli czujemy, że możemy troszeczkę pogłębić, to schodzimy nieco niżej.
ale też bez przesady, to nie ma być ból. Tylko mamy czuć rozciągnięcie. Po 30 sekundach zmieniamy nóżkę, prawa do przodu. Zakładamy tasiemkę na prawą stopę i to samo, proste plecki, ściągnięte łopatki, nie garbimy się, łopatki ściągamy i przyciągamy brzuch do uda. W tym ćwiczeniu powinny nam się rozciągać mięśnie dwugłowe uda i powinniśmy je czuć. Dokładamy drugą nóżkę i przeciągamy się do naszych stóp. Przyciągamy tępek do uda. Pamiętamy, żeby mieć plecy proste, ściągnięte łopatki. Jeszcze kilka sekund. I przechodzimy do leżenia. Lewa noga leży na ziemi. Na prawą zakładamy tasiemkę. I staramy się przyciągnąć prawą nogę jak najwyżej. Ważne, żeby prawa noga była wyprostowana, czyli nie przyciągamy zgiętej nogi do klatki piersiowej, tylko tyle, ile możemy ją ściągnąć, żeby była prosta. I wytrzymujemy, oddychamy spokojnie. I zmiana nóżki. Lewą nogę przyciągamy, wyprostowaną. Jeżeli wyprostowana jest w tej pozycji, zostaje w tej. Jeżeli jesteśmy w stanie wyżej, podciągamy wyżej. Oddychamy, relaksujemy się. I dodajemy drugą nóżkę. Zakładamy tasiemkę nad kostki i staramy się przyciągnąć obydwie nogi. Możemy nawet lekko oderwać miednicę od podłogi. Teraz lewa noga na podłodze i tasiemkę zakładamy na prawą nogę, z tym, że teraz noga pozostaje lekko zgięta, a my ściągamy palce stóp do siebie, tak żeby rozciągnąć mięsień płaszczkowaty łydki. I wytrzymujemy 30 sekund. O. I zmiana nogi. Prawa nóżka na podłodze, lewa u góry, leciutko ugięta. I ściągamy palce lewej stopy, rozciągając łydkę. I dokładamy drugą nóżkę i to samo z obiema nogami. Jeżeli rozciągamy łydkę z prostym kolanem,
A jeżeli rozciągamy łydkę z ugiętym kolanem, rozciągają nam się trochę inne mięśnie, dlatego powinniśmy rozciągać właśnie łydkę na dwa sposoby. Bardzo dobrze. Teraz wstajemy, a w zasadzie przechodzimy do klęku. Teraz tak, klękamy na prawe kolanko, lewa noga z przodu, udo i podudzie pod kątem prostym, podciągamy prawą nogę, zakładamy z tyłu tasiemkę, oj, coś mi nie wyszło, zakładamy tasiemkę i przyciągamy prawe udo, prawą piętę do pośladka, tak, żebyśmy czuli, jak nam się tutaj rozciąga mięsień czworogłowy uda. I wytrzymujemy w pozycji 30 sekund. Jeszcze chwileczka. Oddychamy cały czas głęboko i spokojnie. I zmiana strony. Klękamy na lewe kolanko, prawa noga z przodu. Przekładamy tasiemkę. Podnosimy lewą stopę i staramy się ją dotknąć pośladka. I ściągamy. Plecki proste, łopatki ściągnięte. Przyciągamy piętę i wytrzymujemy. Bardzo dobrze. Teraz zostajemy na lewym kolanku. Prostujemy prawą nogę i zakładamy taśmę za prawą nogę i przyciągamy się w tej pozycji do nóżki. Cały czas pamiętamy, że plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte i pępkiem dotykamy do uda. Powinniśmy czuć, jak się rozciąga łydka, mięsień dwugłowy, a nawet pośladek dosyć mocno czuć w tej pozycji. I zmieniamy stronę, klękamy na prawe kolanko, lewa noga z przodu, zakładamy tasiemkę na lewą nogę i przyciągamy się do lewej nogi. Łopatki ściągnięte, plecy proste. Super. Teraz odkładamy na chwilkę tasiemkę i rozciągniemy mięsień pośladkowy. Lewą nóżkę z tyłu, prawa noga z przodu, lekko ugięta. Im jesteśmy w stanie zrobić większy kąt pomiędzy udziem a podudziem, udem a podudziem, ten mięsień będzie się bardziej rozciągał. Jeżeli damy radę troszeczkę, to troszeczkę. Jeżeli trochę więcej, to możemy trochę więcej. I wytrzymujemy w tej pozycji. Powinniśmy mocno czuć, jak rozciąga się nam pośladek i trzymamy 30 sekund. Oddychamy, relaksujemy się. I zmiana nóżki. Lewa noga, prawa noga z tyłu, lewa noga zgięta w kolanie i tu czujemy, jak rozciąga nam się pośladek.
Super. Teraz wykonamy kilka ćwiczonek skrętnych. Siedzimy w siadzie prostym. Prawa noga zostaje prosta. Lewą nogę zakładamy za prawe kolano. Prawy łokieć na prawe kolanko. I skręcamy się do tyłu, oglądając się za siebie, za swoją prawą ręką. I tu czujemy, jak rozciąga nam się pośladek. I wytrzymujemy w tej pozycji standardowe nasze 30 sekund. W tej pozycji, kiedy jesteśmy skręceni, również powinniśmy pamiętać, żeby cały czas oddychać. I zmiana strony. Lewa noga wyprostowana. Prawa noga za lewe kolano. Lewy łokieć na prawą nogę. I skręcamy się w prawo. Jeszcze kilka sekund. Teraz kładziemy się na podłogę. I teraz lewe kolanko kładziemy na prawą stronę. Lewa ręka ugięta w łokciu leży na podłodze. Głowę skręcamy w kierunku lewej ręki. I w tej pozycji wytrzymujemy. Możemy spróbować tutaj dłonią pojeździć w górę i w dół i zobaczyć, czy w każdej pozycji jesteśmy w stanie utrzymać rękę przy podłodze. Powinniśmy poczuć, jak rozciąga nam się klatka piersiowa. Jak rozciąga nam się pośladek, jak rozciąga nam się bok. I zmiana strony. Lewa noga wyprostowana, prawa noga na lewą stronę, lewa ręka zgięta leży na podłodze i oglądamy się za prawą rękę. Relaksujemy się, oddychamy głęboko. Wstajemy, siadamy w siadzie japońskim, czyli siadamy na piętach i teraz skręcamy się najpierw w lewą stronę, możemy podeprzeć się prawą dłonią o kolanko, lewą dłoń położyć z tyłu i staramy się skręcić tyle, ile możemy. I zmiana strony. Skręcamy się w prawą stronę. W tej pozycji fajnie też rozciąga się szyja. Klatka piersiowa. Super. Teraz rączki wyciągamy przed siebie. Kładziemy czoło na podłogę i odkładamy lewą rękę w bok. Żeby poprawić, żeby było mnie dobrze słychać, odkładamy prawą rękę w bok. Prawą, lewą rękę w bok, prawą. Łapiemy za lewą i w tej pozycji
wytrzymujemy, czując, jak rozciąga nam się prawy bok. Jeżeli jesteśmy w stanie jeszcze trochę bardziej się skręcić, przekładamy lekko prawą dłoń, przekładamy lewą, dokładamy prawą i wytrzymujemy. I zmiana strony. Prawą dłoń przekładamy na bok, dokładamy do niej lewą, tak żeby złapać za nadgarstek. Teraz czujemy, jak rozciąga nam się lewy bok i wytrzymujemy w tej pozycji. Okej. Powiedzmy, że to była ostatnia rozciągająca pozycja, ale jeśli już jesteśmy w siodzie japońskim, możemy zrelaksować się i pozostać w tej pozycji tyle czasu, ile chcemy, tyle, ile potrzebujemy. Także relaksujcie się dalej. Jeżeli macie jeszcze potrzebę dociągnąć jakiś mięsień, to także możecie się rozciągnąć. I do następnego razu. Dzięki za trening.